Halo, halo, witam wszystkich. Kolejny raport z wojny. Aktualnie na niewiele więcej mnie stać. O nie, ktoś tutaj atakuje moją farmę. O ty brzydalu. Czekajcie, muszę uciec tutaj. O, nie zdążyłem. Ale czekajcie, ale tym już zdążę. Chyba, że nie. Zobaczymy, czy się uda. Uciekaj. O. Także to jest właśnie ten problem przy KVK. Że ciężko zbierać surowce. Ja oczywiście mógłbym się tutaj z nim gonić, ale to wiecie, szybkie marsze, nie mam teraz na to czasu. Chciałem właśnie film nagrać i widzicie, nawet na sekundę człowiekowi nie dadzą tutaj odpocząć. No nic, tak bywa, ale już się skończyło tutaj jakieś łatwe kile. Także dlatego widzicie, te sprawy są na pewno bardzo irytujące, tak? Z drugiej strony, natomiast jest to oczywiście fajna zabawa, kiedy się tak te kile łowi. Dobra, wracam do tego, co miałem powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć, że naprawdę wojna jest bardzo absorbująca. Wydaje mi się, że często jest tak, że wiecie, że wojna trwa pół dnia, dzień i już jest wszystko jasne, co się będzie działo. W naszej wojnie nic nie jest jeszcze jasne. Po jednych bramach było w jedną stronę, po drugich w drugą, po trzecich bramach teraz się zrobiła taka stawka naprawdę wyrównana. Co się teraz dzieje? Jest u nas tak trochę słodko-gorzko, mogę powiedzieć. I już może zacznę od tego, dlaczego gorzko. Gorzko dlatego, że raczej wyrzucą nas tutaj z tej strefy Okuri, którą udało nam się wcześniej, w poprzednim filmiku, zobaczcie, jeszcze to wyglądało zupełnie inaczej. Mieliśmy tutaj większość tego terytorium. Tych zielonych punkcików było tutaj niewiele. Ten sojusz z Wietnamu był w zasadzie stąd wyrzucony. Natomiast oni, jako że przegrali tutaj już w 100% te strefy przy ziemi, tak, widzicie, że tutaj już praktycznie została tylko ziemia i woda, jeszcze tam dopalają trochę wiatru, który najprawdopodobniej zostanie totalnie zamknięty i wykluczony już z gry, miejmy nadzieję, że do końca KVK. No i tutaj też w tej strefie Pasuruan, tak, w której było jeszcze, nie wiem, dwa dni temu, była tutaj tylko i wyłącznie obóz Greenwood. Tutaj już widzicie, że praktycznie go nie ma. Jeszcze tutaj są trochę przy tych bramach, ale oni chyba nie zamierzają tego w ogóle bronić, więc pewnie tutaj to oddadzą. Dalej mamy jeszcze strefę Dimbokro, tak, którą tutaj widzicie, woda też odzyskuje głównie. Myśmy tutaj wczoraj, tutaj gdzie jest nasz sojusz, taki powiedzmy drugi, związany często z farmami WIG, tutaj próbowaliśmy zniszczyć tą flagę. To było niesamowite przedsięwzięcie. Trwało to długo, tak? Tutaj już paliliśmy ich flagi, już byliśmy naprawdę bardzo blisko, bo gdybyśmy spalili tą flagę, to zobaczcie, całe to terytorium, które tutaj idzie w dół, byłoby totalnie wykluczone i mieliśmy nadzieję, że nam się to uda zrobić. Tutaj z drugiej strony nasi sojusznicy też próbowali spalić ich flagę i ich stąd totalnie wykluczyć. No niestety nic z tego się nie powiodło, nie udało nam się ich uciąć. W ostatniej chwili Koreańczycy zaczęli się już powoli budzić, no i wrócili na tyle, że my już nie byliśmy w stanie ich tutaj przeciąć. No nic, tak się zdarza. Także trudno walki, ale były tam dosyć ciekawe, tylko że to były takie dłużące się walki i ciężko było nawet coś z tego nagrać. Także widzicie, że tutaj z tego Okuri obawiam się, że będziemy musieli się raczej wycofać. Ciężko mi powiedzieć, zobaczymy jeszcze, co się stanie w nocy. Wczoraj zdobyliśmy, zobaczcie, ten tutaj Hieron jeszcze jest nasz, my za niego na razie zdobywamy punkty, ale to tylko pewnie do momentu otwarcia. Byliśmy bardzo blisko przejęcia też tego, już myśleliśmy, że będziemy mieli oba, ale niestety się nam nie udało. Dzisiaj rano kontratak i to widzicie, jak to jest. Raz w jedną, raz w drugą stronę, tak, cały czas raz atakujemy, raz się bronimy, taka wojna jest naprawdę najlepsza. Za to, że zdobyliśmy tą bramę, to udało nam się tutaj przejść i widzicie, mamy tutaj sanktuarium i jesteśmy w miarę wygodnie
ustawieni w strefie szóstej. Widzicie, że ja tutaj nawet sobie zbierałem surowce. No może nie był to najlepszy pomysł, bo jak widzicie, byłem atakowany i byłem też już atakowany wcześniej, natomiast potrzebujemy surowców do budowy. Ja tam, wiecie, zbieram surowce T1, także nie kosztuje mnie to zbyt wiele. Natomiast tutaj jeszcze są pojedyncze jakieś takie miejsca, w które mogą się teleportować nasi przeciwnicy, no i wtedy właśnie mogą trochę zapolować na te nasze farmy, które gdzieś tam mamy porozstawiane. A pewnie farm teraz będzie dużo, ponieważ ludziom generalnie brakuje surowców. No ale plus jest taki, że na pewno za... Nie wiem, ile to będzie trwało, czy jeden dzień, myślę, że w okolicach jednego dnia będziemy tutaj już bezpieczni, nie będzie tutaj wroga już w ogóle i będziemy mogli sobie tutaj spokojnie właśnie zbierać surowce, mieszkać w tej strefie szóstej. Także to na pewno jest dla nas bardzo pozytywne, no i będziemy już tutaj ustawieni pod Kingsland, tak, więc na pewno nasz obóz będzie walczył w Kingsland, to jest dla nas też bardzo, bardzo ważna sprawa i pozytywna. Okej, dobrze. Widzicie, wybudowaliśmy już też tutaj fort, natomiast no, ten fort to była trochę taka, nie wiem, to można powiedzieć zmyłka, tak? No nie bylibyśmy w stanie go trzymać, więc nie broniliśmy go tutaj zbyt długo, tak? Mogliśmy się tutaj łudzić, że ustawimy się pod Kingsland, natomiast ta strefa jest ciężka, bo widzicie tutaj przeciwnik zielony, Greenwood i fioletowy Knight są z dwóch stron, więc bylibyśmy trochę okrążeni dwóch na jednego i tutaj raczej nie było sensu się bronić. Grzmot przeżywa ciężkie czasy. Niestety ta walka, którą tutaj toczyli często dwóch na jednego, skończyła się tym, że musieli tutaj skapitulować. Natomiast zobaczymy, co się będzie działo dalej. Na pewno noc jest dalej bardzo mocna. Ogień wydaje mi się, że już słabnie, natomiast zobaczymy, co się teraz będzie działo tutaj, bo widzimy, że ziemia przerzuciła trochę swoich wojsk i będzie próbowała tutaj właśnie przepchnąć, tak jak przepchnęli, no zobaczymy, czy starczy im paliwa, tak, bo już wiecie, przepchnęli już raz Greenwood, tak, bardzo trudny obóz. No i teraz zobaczymy, czy uda im się też przepchnąć noc. To będzie tutaj pytanie, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi i to jest w sumie pytanie bardzo ważne, czy uda im się tutaj tych przeciwników wypchnąć. Jest to też znowu taka walka, widzicie teraz, oni mają bramę, w nocy bramę miała noc, i zaczęła tutaj atakować, tutaj palili flagi i tak dalej, mnóstwo rzeczy się tutaj działo. Natomiast teraz widzimy, że trochę odzyskuje tego pola ziemia i zobaczymy, jak to się będzie dalej działo. Dobrze, tutaj na środku oczywiście jest to strefa, w której będziemy mieli ziemię. Także nasz obóz wygląda na razie nieźle. Jesteśmy pewni, że trzy z naszych czterech obozów na 100% już będą w Kingsland, czyli to jest dzień, my. Później będzie woda, będzie też oczywiście ziemia cały czas. Natomiast przeciwników wiemy, że na pewno w Kingsland będzie Greenwood, tak? Wiemy, że na pewno będzie noc, tak? I wiemy, że na pewno będzie ogień. Tak, który tu już ma flagi, no to musiałby się stać jakiś kataklizm, żeby oni tutaj nie wyszli. Więc ta górna część i prawa strona jest, powiedzmy, że nasza, natomiast ta dolna i lewa będzie strefą przeciwnika i pewnie tak gdzieś wejdziemy w Kingsland. A co tam się wydarzy, to naprawdę nie starałbym się nawet spróbować powiedzieć, co będzie się działo w tym Kingsland, bo tam na pewno będzie ostro, tak? To będzie ciężka rozgrywka i zobaczymy, co tam się finalnie, że tak powiem, wydarzy. Okej, chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem. A, wiem, teraz mi się przypomniało. Najprawdopodobniej w Kingsland zabraknie wiatru. Chyba, że uda się im jakoś tutaj przebić, natomiast wydaje mi się, że już nie, bo zobaczcie, my tu już jesteśmy bardzo blisko tej bramy. Oni musieliby wybudować fort przy tej bramie, wziąć sobie na chwilę przejście
i przejść na drugą stronę i tam gdzieś coś, że tak powiem, wybudować. Natomiast nie wydaje mi się, czy to będzie możliwe, chyba że to jest ich fort. Nie, raczej nie. Jeżeli by to był ich fort, to raczej byłby już spalony, tak, to jest fort wody. Także na ten moment raczej, znaczy nawet już chyba nie raczej, tylko wydaje mi się, że niemożliwe jest, żeby do Kingsland wszedł obóz wiatru, natomiast on nie jest jakiś specjalnie dobry, więc myślę, że to nie byłaby duża zmiana dla przeciwnika, czy oni są, czy ich nie ma, natomiast na pewno dużą zmianą dla nas będzie to, jeśli wejdzie albo nie wejdzie Thunder, tak? Także wydaje mi się, że gdzieś tam teraz się skupimy na tym, żeby ich przyłożyć tutaj do tego naszego obozu. No i też zobaczymy, jak bardzo już są sponiewierani, że tak powiem, Greenwood i Noc, natomiast wydaje mi się, że oni są naprawdę nadal bardzo, bardzo, bardzo mocnymi graczami, także wydaje mi się, że ta wojna będzie trwać i trwać i trwać i trwać i to będzie naprawdę bardzo ciekawe, ale też wykańczające. Dlatego przepraszam, jeżeli nie odpisuję na wasze wiadomości teraz, też tych filmików na pewno będzie mniej. Tak wydaje, że z wojny można nagrać więcej, ale naprawdę tu niekiedy, jeżeli się dużo dzieje, dużo jest też rozmów w międzyczasie i tak dalej, nie chcę tego pokazywać na filmach, jak my tutaj w międzyczasie jeszcze ze sobą rozmawiamy i tak dalej, także na razie staram się takie rzeczy ograniczać, pokazywać, jeżeli jest jakieś fajne ujęcie, także zobaczymy. Wydaje mi się, że teraz może być taki fragment, że będzie trochę lżej, kiedy pozbędziemy się właśnie ich z tej strefy szóstej. No i zobaczymy, jaki będzie nasz plan dalej. Czy my będziemy tutaj dalej walczyć, tutaj w tym Okuri, czy po prostu odpuścimy te Okuri. Znowu zostaniemy jakby zamknięci w naszej strefie czwartej, ale będziemy mieli tutaj tą stronę szóstą. Przepraszam, strefę szóstą, w której będziemy mogli sobie zagospodarować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze parę dni zostało do otwarcia Kingsland, także tutaj jeszcze sytuacja może się sporo zmienić do momentu, kiedy te Kingsland się otworzy. No i zobaczymy, co tam tak rzeczywiście koniec końców się stanie i jakie będzie nastawienie obozów i co będziemy robić. To tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.